Aperkiow w dzisiejszym odcinku! Wrot Walkiria musi normalnie nam wypaść, więc ja naciskam 90 żetonów, znaczy nie żetonów, ale ty będziesz kręcił tak długo, dopóki nie trafisz? Tak, ja będę kręcić tak długo, dopóki nie trafię i trafiłem jakiegoś wikinga, Bjorna. Ej, ty go nie miałeś? Ja myślałem, że ty masz naprawdę prawie wszystkie skiny. Powiedz mi, na wikinga Bjorna miałem 4,4%, a na Walkirię jest 5%. Dobra, i liczysz, że ta gra, ci akurat da za pierwszym razem, mordo. A głupie, a jak by ci się wydawało? No mi się wydaje, że to powinno znowu jakiś wiking, powiem ci tak, no na legendę, masz w tym spinie 1% szans. A ja trafię ją 4 razy. Chłopie, ja kliknąłem w tym momencie darmowy spinning i ja cię sobie. To na pewno Frozen Walkiria. Tak, no tutaj to mi się wydaje, że totalnie, ale dobra, zwykły, którego nie mieliśmy, dobra, ale faza. Faza, słuchajcie, totalna. Jeśli wam się podobają takie odcinki razem z Aberką, gdzie robimy opening, to oczywiście subik, łapeczka i Walkiria w tym momencie. Walkiria, to jest Walkiria! To jest Walkiria! Ej, i powiedz mi, ja naprawdę miałem 1% szansy, żeby trafić. Dokładnie na... tak. 1%! Serio, ludziska, na patrzcie, 1%, a na Walkirię super, na którą mam 5%, nie mogę, Aberka, nie, to jest naprawdę moim zdaniem. Dobra, ale powiem ci tak, ja jak to losowałem, to kliknąłem 10 na raz i może dlatego miałem więcej szczęścia. A, 10 na raz. Stary, kliknij na przykład, nie wiem, z 5 na raz i zobaczymy. 5 na raz, dobra, klikam 5 na raz, to powiem ci, naprawdę jest dużo klejnotów. Stary, to musi się udać, musi się teraz udać. Chłopie, musi, dobra, jakiś duplikat oczywiście trafiliśmy, czemu by nie? I teraz leci kolejne, no ej, nie. A w ogóle jej tu nie ma nawet obok. Ej, serio, jej dosłownie, teraz tam mignęła, ale na końcu. Ale żeby tak, wiesz, obok, że jedno w lewo, ej, dobra. Nie ma takiej sytuacji nawet. Powiem ci, troszeczkę na razie się obawiam, ale mam, no nie, no serio, dostałem znowu legendę, na którą jest 1%. 1% ja ci sunę, tak jest, 1%, czemu by, słuchajcie, nie? Powiem ci tak, to kręcenie było tak, no dosyć średnie, jak takie mam być 2 na 10, co? Dosłownie, stary, 2 na 10, ja mam nadzieję, że tych klejnotów nie w ogóle. A liczysz, które to skręcenie? To jest jakieś takie 10 mniej więcej, nie? No nie! Jest już blisko! Jeszcze 2 kręcenia, i będziesz to miał. Znowu klikłem za darmo! Czemu te za darmo wyskakują na samym początku? Na samym przodzie! Ja naprawdę nie wiem, ale dobra, kurczaczka dostaniemy! Klejnoty spoko! Klejnoty spoko, bo dzięki temu sobie, słuchajcie, będziemy mogli otworzyć kolejną skrzyneczkę i teraz leci kolejne 90 klejnotów! Dajcie nie, teraz nie będzie, jeszcze. Nie, no, chłopie, będzie w następnym. Niestety, Aberka, ale miałeś rację, więc znaczy, jeżeli dobrze policzyłem, bo ja mogłem źle policzyć, ile jest tych spinów w tym momencie. Aha, nie? Czyli dobra, czyli leci teraz, słuchajcie, kolejny raz i teraz pytanie, wleci Walkiria, czy... Nie, widzisz, źle policzyłem, czyli to nie było wtedy 10, kiedy mówiłem, no właśnie, kurde. No, to tak powiem ci, troszeczkę naprawdę niefajnie, troszkę bardzo niefajnie, ej, na to jest stary aż 5%, a wydaje mi się, że Stumble Guys ewidentnie nas po prostu trolluje, naprawdę. Znaczy, wiesz, o co chodzi. Chodzi o kaskę. No, ej, dobra, mam ochotę otworzyć 10 skrzynek. Co o tym myślisz? Dawaj, stary, 5. 5, dobra, otwieramy 5 i mam nadzieję, że w ciągu tych 5, słuchajcie, Walkiria musi wlecieć po prostu jak siemasz. Dobra, na razie mamy duplikat. No niestety nam nie pykło. Troszeczkę, słuchajcie. Teraz Walkiria będzie obok. Jest, let's go! Walkiria, to specjalnego! Ej, dobra, udało się, to mi się w takim razie naprawdę. No czyli też jakoś tak za, powiedzmy, 15 razem mniej więcej, no nie? Tak, ale to mi się naprawdę mega, słuchajcie, podoba. I w ogóle to jest dobry sposób, żeby ogarnąć sobie żetony, otwierać te zaklejnoty i możesz trafić. O, myślałem, że 2 razy, chłopie. Stary, ale jest problem, jest taki problem, że teraz już nie masz tego koła. Jak to nie mam? Mam koło. Możesz go użyć jeszcze? Tak, elegancko, a co ty? Nie! Nie, jest! Jest! No jest! Jest! A co? Stary, a spróbuj raz zakręcić. Dobra, już próbujemy. Cyk, kręcenie! Działa? No, okej, to masz jakiegoś strasznego buga, bo ja na przykład po wylosowaniu straciłem koło i wiem, że wojam te... Patrz! O, kurde. Nie, no dobra, ale ej, to jest dobra normalnie farma żetonów, szczerze mówiąc. Naprawdę. Ale klejnoty są droższe od żetonów chyba. Aha, klejnoty są dobre, no to nieźle. Ale powiem wam teraz, jak bierzemy do stosu legendarne i mamy, słuchajcie, Walkirię, let's go!
bestia floor flip i mamy super niesamowitego skina walki. Let's go. A ty jesteś chłopie tym legendarnym, jak ty się tam twój skin nazywa. A coś specjalnego, Ametyst Nyx, Ametyst Nyx, ale powiem ci, Walkiria, szczerze mówiąc, podoba mi się bardzo. Nawet mi się tak szczerze mówiąc. Troszkę pana nie wyszło. Dobra, ja spróbuję, słuchajcie, z młotkiem, żeby mi się udało. Drugi raz padłem. Wow. Tutaj spadłem w tym miejscu, to jest w ogóle realne, żeby Bobek w tym miejscu, słuchajcie, spadł. Dobra, ja naprawdę nie wiedziałem. Spróbuję sobie, słuchajcie, na młotek w ogóle wskoczyć. Mam nadzieję, że mi wyjdzie, bo... Jeżeli w ogóle to przejdę, to już będzie stary hit. A co się stary, że... Jest! No nie, za pierwszym razem prawie! Ej, dobra, Walkiria jest naprawdę mega szczęśliwym skinem. A w ogóle, stary, co tam się dzieje, że tak ci... Dobra, jestem dopiero, ale ja lecę na metę, stary, ja w ogóle nie robię mota, bo naprawdę ja mam Ametyst Nyx, najmniej szczęśliwy skin na świecie, akurat dla mnie chyba. Platformę na drugą stronę, dobra, troszkę wyszło, jest, dziękuję za pomoc. Dobra, i tu ci powiem, zostaliśmy w takim... Chyba się powinniśmy zakwalifikować, tak mi się wydaje, że chyba powinno być... No nie. Dobra! Let's go! I teraz, czy jeszcze z nogi normalnie walniemy? Ej, patrz, to w ogóle jakiś klaun się kwalifikuje. Senior, nawet powiem wam, ludziska, dwóch klaunów się zakwalifikowało, bo jednym klaunem jest Aberka, a drugim klaunem jest ty, Bobek. Tak, ty jesteś właśnie, dokładnie tak. Chłopie, ja mam taki superancki skin, że on po prostu wygrywa. Moim zdaniem ten skin, który mi się udało wylosować, to jest po prostu zwycięski skin. Super, co o tym sądzisz? Chłopie, ale co o tym sądzisz, że Walkiria jest... Patrz, jak pasuje mój skin! Lodowy skin do Icy Kajajaj! Ej, dobra, spróbujemy w takim razie się wybić na tym młotku. Nie wiem, czy mi wyjdzie, ludziska, ale naprawdę przydałoby się... Czemu ciebie wywaliło w kosmos, a mnie patrz, nie? Patrz, nie podoba mi się w takim razie. I nie mów, że tam polecisz. To trzeba mieć wybicie z tego poprzedniego grzyba. Dobra, chyba. Ale powiem ci, tak i tak ci poszło naprawdę. Teraz ty się zachowałeś naprawdę jak totalny, słuchajcie. To szkoda, że i tak jestem pierwszy. Byłem się sekundę pierwszy jednak. Odbiłem się od typa, naprawdę. I kto tu jest pierwszy, Aberka? Kto tu jest pierwszy? Let's go! Myślałem, że cię wybiję w ogóle w drugą stronę, więc troszeczkę nie wyszło. Cyk. Kto jest pierwszy? Abera jest pierwszy! Tylko 8 osób się kwalifikuje, więc Bobek nie ma żartów. Dawaj, Bobek, kwalifikujemy się. O nie, typ po mnie jakiś walnął w ogóle, ale dobra. Ej, w ogóle co ten typek robi? Poczekaj, widzisz tego typa takiego, nie wiem, takiego... Widzę takiego Oniku Bobo, ty. Aha, ja widzę takiego Oniku Abra, to Dekiel i tyle ci powiem. No to bardzo dobry gracz, klaun się kwalifikuje. Patrz, dwóch klaunów mamy w finale. Mówisz o sobie? Mówię o tobie i o panu Halawari 77, bo tu jest taki pan, proszę państwa. To jest mój najlepszy przyjaciel ogólnie. Aha, a ja myślałem, że Bobek jest twoim ulubionym przyjacielem. Dobra, Pine Splash, chłopie, wiesz, że nie masz szans? Wiesz, że Walkiria cię teraz lubi, jak się masz. Ale ja jestem fioletowym skinem, więc wiesz, jestem w kolorze farby. Ale Walkiria w tym momencie cię robi, jak się masz. To żadna hamuwa, chłopie, to jest zwyczajna, najlepsza na świecie, po prostu giereczka. I chłopie, ja teraz pocyk, dobra, wiesz co, wstydź się, tak totalnie, żeby Bobka wyprzedzić. To jest w ogóle, stary, nierealne, co ty... co to ma być? Ej, dobra, nie podoba mi się to. Kamień, papier! Dobra. Słuchaj, stary, tak musi być normalnie wyjątkowo wyrównany pojedynek. Raz, dwa, trzy, kamień! Nożyce! Bobek wygrywa! Aberka! Let's go, ludziska! Walkiria jest super anska, Aberka jest lamusem. Jesteś... Oj, stary, coś się walnęło. Ty też spadłeś. Ja cię zunę. Chłop też spadł równo. Let's go. Dobra, ty się w ogóle, stary, dobrze czujesz? Czy tak
Coś chyba mi się wydaje, że szare komórki ewidentnie nie działają. Chyba ewidentnie przestały działać szare komórki, ale parę gdzie chłopie robię. Patrz, jak ja cię chłopie robię, tutaj cyk, pobiegnę jeszcze znakiem, cyk, elegancko. No to gratuluję, bo jestem tutaj pierwszy. Teraz tu, patrz, jak skoczyłem, widziałeś o tym? Widziałeś o tym? Aha, co? Wiesz, gdzie ja jestem? Na wałkach! To się nazywa talent, stary. Co? Chłopie, jak to jest w ogóle możliwe być w takim momencie na wałkach? Stary, jesteś naprawdę, jesteś talent, masz ukryty talent do tej gry. Dziękuję, dziękuję. W takim razie pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję. Ja też z całą rodzinką pozdrawiam. I patrz, 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 jak skoczyłem, to jest normalnie super slajdik. Znaczy, Jareru, rara. Ej, w ogóle ja tak szczerze patrzę sobie na tych graczy, to wydaje mi się, że oni są normalnie, no patrzcie, czy to jest, słuchajcie, realne. Czy to jest realne w taki sposób, słuchajcie, grać? Dobra, jeszcze tu walnąłem 10 typa. O nie, dobra, bo może być przypał. Może być przypał i mogę się nie dostać. O nie, o nie, o nie. Nie, no, jeżeli ty serio nie dostaniesz się, to trochę beka. Nie, dobra, beka. Ej, no mordo, dawaj. Beka totalna będzie z typu. Wow, nigdy nie widziałem tak wielkich problemów na Paint Splash. Stary, wiesz, co ci powiem? Ja nigdy nie widziałem takiego wielkiego problemu, jakim ty jesteś. Dobra, let's go. Dobra, a kto pytał? Kto pytał? Dobra, a teraz będzie po... No i z blok dać, no oczywiście. Czemu to nie jest na finał, Aperka? Czemu to nie jest na finał? Ej, serio, czemu to nie jest na finał? Jakby to jest bez sensu. To byłoby super randzka, normalnie giereczka na finał, bo my bardzo lubimy blok dać, słuchajcie, Barbecue! Na finał. Bo, o nie, teraz mi się wydaje, że już dużo osób odpadnie. No to odpadaj. Bez kitu, dużo osób. I teraz, patrzcie, kolejny jumpik. Może się, o, cyk, udało się od razu przeskoczyć przez drugi. Bardzo fajnie. Ej, 4 osoby jesteś już odpadły. Jesteś strasznym lamusem. Aha, ja ci dam, chłopie. Ja ci zaraz po prostu walnę z tej piochy i tyle będzie w temacie, chłopie. Pa, już cię zaraz pod chciałem. Łatwo, cię... łatwo, aha. Z takimi, łatwo. Nauczyłem się na turnieju, jak z takimi kalafiorami się bawić. Aha, kalafiorami? Ja ci dam, żadnym... Tu masz. Już przechodzimy, dobra, to było, słuchaj, to był naprawdę ekspresowy blok dasz i dobra, i teraz pytanie, co będzie w finale, może Bombardment, dajcie nam Bombardmana. Stary, nie grałem Bombardmenta i Lava Land od 5 lat. O, Lava Land, a nie Land. Ej, bez kitu, Lava Landu to już naprawdę od 5 lat po prostu nie było, serio? Ja no. Po prostu ludziska nie kłamę, ale jak u tym super randzkim skinikiem, trzeba się naprawdę pos... Aha, dobra, no, no i super. No i super, jak to poczekam na mojego kolegę. Aha. Ajajaj. Ojajaj, tak troszeczkę stary ci nie wyszło. Ała. Oj, może ja na mojego kolegę poczekam, co o tym sądzisz? Bo wydaje mi się, że mój kolega naprawdę gdzieś tam jest w tyle. Bardzo w tyle. Ale jesteś dojeżdżany, dobra, stary, ej, stary, zaraz. Ty naprawdę jeszcze jesteś na tych tam. Cały czas. Jakieś boty cię normalnie wyprzedzają. Mówisz o sobie? Co za typo, co za, słuchajcie, ty, aparcie. Ja mam czas, ja nawet sobie animację użyję, ja sobie super potańczę, tam jakieś roboty. Nie, no ja nie mogę tego przejść. Czego ty nie możesz przejść? Ty dalej jesteś na tych płonących tych? Nie mów, no, Aperka. Stary, no to no naprawdę. Naprawdę, ty jeszcze tam dalej jesteś, tu ja tu jestem za kimś. Ej, ja serio cię nie widzę. Ty jesteś dopiero tam, Aperka, weź tu chodź, nawet sobie jaj, stary, nie rób. Aha, dobra, to ja teraz, słuchajcie, sobie jaja zrobiłem. Ale weź, Aperka, nawet sobie jaj, jaj, jak beret. Tutaj, o, widzę ci, że jesteś już tutaj niedaleko. Chłop, ewidentnie, słuchajcie, no, ewidentnie. Chłop, no nie, no co, co za chłop? Co za chłop? Let's... Aha, ty... Siemano! Ej, w ogóle, pokażę ci sztuczkę. Ach, no, patrz! Patrz, gdzie jestem! Po ty drugiej gdzie? Stronie co? Ty! Patrz, a to czekaj, jestem! A ja mogę tu wejść? Ja ej, mogę co tu jest gr... Ej, co? Wiedziałeś co, o tym? To nie jest meta? Wiedziałeś o tym? Aha, nie! Nie wygra! Ale ej, nie wiedziałem, że to tak za... Ja! Ej, nie... A teraz jako walkiria, chłopie, po prostu się rozwalam! Nie za zimno, nie za zimno. Super randzkiego skina, no właśnie, chłopie, nie jest za zimno, tylko jest super... No co się stało? Co? Stałem na grzybie i... Ej, dosłownie, chłopie, dosłownie miałem coś podobnego do ciebie i w ogóle ty sobie tam wskakujesz, a Bobek w tym momencie, patrzcie, to słuchajcie, robi cyk, sobie tutaj normalnie przeskakuje po tych, po barierkach, patrzcie, ale ty, ale ty jesteś stary, no, jestem, normalnie na granicy tam. Jesteś. Wow, co? To jest przenikające? Ej, nie, to by
co jest przenikające? Chłopie, te takie leczące takie w kółko, wiesz, te tam co kręcące się. Chciałem skoczyć na to i przeskoczyć tam bokiem, kojarzysz o co chodzi, nie? No. A to jest przenikające cała ta platforma. I dobra, to w takim razie troszeczkę mnie ta giereczka strolowała, nie powiem, ale teraz bym chciał się no jak ja się nie odbiłem na tym grzybie, halo, o co tu chodzi? Halo, dobra, guys. Ej, dobra, chłopie, ty lecisz, ty zaraz się nie dostaniesz, lamusie, dobra, walisz, no nie, no jak ty się dostałeś, chłopie? Moja noga już normalnie w ciebie atakowała i leciała z tobą. Powiedz mi, że jesteś lamusem, bez mówienia mi, że jesteś lamusem. Ale Bobo. Ty jesteś Amerykan lamusem, wiesz o tym, chłopie? Powiedz mi, że jesteś lamusem, nie powiedz mi, że jesteś lamusem. Dobra, powiedzieć ci, że jesteś lamusem. Określ mnie jednym słowem, jeżeli chcę być Bobkiem. Lamus. Aha, no super. Dobra, blok dać, ale czemu to nie jest Ej, nie poślizgnij się tutaj, bo jesteś z lodu. Stary, ale w ogóle to jest skin normalnie pod ciebie, naprawdę. Ło. Jest cały fioletowy, jak cały blok dasz, patrz, ale w ogóle czemu takie coś nie jest na finale? Ja bym chciał takie coś na finale zagrać. Ej, ale serio, ja nie rozumiem, dlaczego na przykład dostajemy bombardment, czy właśnie blok dasz na półfinał, jakby... No, bez kitu. O, tu może dużo osób odpaść. No, w ogóle jakby moim zdaniem na półfinał nie powinno być na przykład tego, czy Laser Tracer. Eliminacyjne gierki powinny być na finał i tyle. Tak, moim zdaniem to też by było naprawdę o wiele, wiele bardziej fajne. Dobra, teraz mi się już wydaje, że chyba wszyscy poodpadają. O no nie, to odpadnie, stary, śmiało. Oj, dobra, dwie osoby na pewno w tym momencie odpadły, tak mi się wydaje. I dobra, teraz słuchaj. Dość mało osób odpada, nie? A szczerze, to naprawdę spoko, bo może dotrwamy do... Co? Wszyscy odpadli, znaczy może nie wszyscy, ale nagle odpadło aż 8 osób. Dobra, i teraz pytanie, ej, da się w ogóle, żeby jeszcze raz na przykład był ten... Nie, stary, nie? Znaczy jak jakiś cheater ci to zrobi, to może o, tak. O, podbasz, chłopie, super. Dobra, wierzę ci, rozwalam w tym momencie. Walki, idę na hydrant, w tym momencie po prostu rozwala, bo chłopiec jest ten superanckim najlepszym skinem na całym Stumble Guys. To jest superancki skin. Stumble, najlepszy normalnie skin w Stumble Guys. To jest taki superancki skin. Stop, oj, ktoś tam cię walnął. To jest normalnie... czerwona biedronka. Ej, dobra, teraz jest eliminacja. Stumble, chłopiec, dawaj, robimy jakiś rekord świata. Najdłuższy normalnie bodbarz w historii w Stumble Guys. No to stary, ja raz miałem chyba z 7 czy 8 biedronek czerwonych, więc to jest do zrobienia. A mój rekord to jest 39 minut. O kurde, na bodbarzu to całkiem no, sporo. No, same czerwone biedronki już były. Nie no, żartuję. Nawet to chyba po takim czasie to stary mogłyby i kurde czarna się zrobić. Czarna biedronka i to ona już by w ogóle bez ogo... Nie, nie, nie! O, uratowałem! Jaki save! Co ja zrobiłem w tym momencie, to ja naprawdę nie mam pytań, ale w ogóle mi się wydaje, że te biedronki, one tak specjalnie w ogóle celują w człowieka, czy nie? O nie! Że mają naprowadzanie, no nie! Let's go, Humble Stumble! Stary, wskakujemy na ten wielki, taki niesamowity, różowy żółty klocek, faktycznie jest bardzo żółty no, jest, no. Tak ci powiem, żółty kloczek, a ja gram Walkirią, najlepszym skinem! Superanckim! Nie udało mi się niestety ciebie walnąć, a bardzo mi z tego powodu smutno! Ale ty jesteś, o nie, ale mnie teraz prawie na klocek, stary, wskoczyłem przez walnięcie tego drugiego klocka. Nie ma! Naprawdę! O nie, co ja zrobiłem? Co ty, Bobek, zrobiłeś? Stumble jaja! Chyba ci ten klocek ewidentnie, stary, wywalił z siebie, naprawdę. Ten klocek ci ewidentnie, stary, wywalił! A teraz pa... Ameryka, to było bardzo niemiłe, teraz ja łatwo ciebie wywalę! Łatwo z lamusami! Teraz... CO JEST GRANE, JAK KLIKAM EMOTKĘ! Ej, dobra, nie podoba mi się to, ale chciałbym cię naprawdę... Aberkas! No! Nie! Dobra, wiesz co ci powiem, ja się może zakwalifikuję, a ty tam w ogóle sieć, stary... O nie! Nie! Dobra, przetrwałem, ale jestem superancki! Nie pykło! Bum! Nie pykło ewidentnie! Nie! Spadłeś! Co ty, stary, zrobiłeś? A co jeśli teraz by 10 botów leciało? Dobra, to ja... Jestem poza mapą! A ja wiesz co ci powiem? A ja jestem na mapie! Ej, w ogóle zakwalifikowałeś się, Jajo! Wskakuj na metę, stary, wskakuj na metę! No nie, stary, właśnie ja nie mogę przejść, rozumiesz? Ja nie umiem przejść. Aha, bo ty jesteś taki super normalny... W ogóle jest 14 na 16, kumasz to?
Czasu nie starczyło! To jakaś w ogóle Ksenia, a w ogóle Marianne odpadło, w ogóle oj, gramy bracie. Z Marianną. Ej, dużo miałem bracie, kiedyś naprawdę. W gimnazjum taką koleżankę o imieniu Marianna. Mariana, dobra, Icy Hide, ja jestem super zimowym skinem, więc się super wyautuję. A ja robię super trika. Dobra, ja teraz zrobię super trika. No nie! No co? Ej, czy my się naprawdę tak, od siebie chyba, odbiliśmy? Chyba dosłownie się obydwoje odbiliśmy. No co tu jest grane? Tu się nie da, bo to jest lód jakby. Nie, teraz no to jest, to jest po prostu jakieś ewidentnie, słuchajcie, jakieś to są tutaj żarty. Ale no co? Znowu mi się nie udało. Oj, dobra, to jest naprawdę niefajne. To jest, stary, naprawdę bardzo niefajne, że nam to nie wychodzi. Dobra, to w takim Brok razie... chorowa, jesteś ja rozpapilana. Bum! Ale ty w ogóle nade mną widziałeś to. Ja pod tobą robiłem tego slajdzika, a ty nade mną, stary, przylatywałeś. Dobra. O, naprawdę mnie odbiłeś? Naprawdę ty mnie, stary, odbiłeś? Dobra. Dobra, nie wyszło mi to niestety. Czy ty naprawdę nie wyszło. Mnie odbiłeś? Bum! Ej, po głowie ci przeleciałem. Widziałeś to, stary? Widziałem, że się nie zakwalifikowałeś w tym momencie, chłopie. Ty chyba odpadasz. Siemano. Ewidentnie, chłopie, słuchaj na mecie. Ej, czyżby teraz znowu czasu nie wystarczył? Ej, jakby tu stoper był. Ej, ja nie wiem, jaki to stoper w sumie. Nie wiem, ale jakby tutaj był stoper, to ja będę po prostu w totalnym... Nie, stopera nie będzie. Ej, nie widziałem nigdy czegoś takiego. To by było za mocne. Na Icy Hide, jakby był, słuchajcie, stoper, to by było jakieś totalnie, totalne dziwaczne. Dobra, teraz pytanie. Co będzie na finał? Bo jestem Valkyrią! Ale super, normalnie Bodbasik jest lecony. I co tam jeszcze ci i w sumie... I masz, nawet stary, powiem ci, ty masz, a ja nic nie poczułem, bo mnie nie walnąłeś, bo jesteś takim lamuskiem, ale fajnym lamuskiem. Ja lubię takich lamusków. Co? Patrz, stoję tutaj i co by się nie działo, nie ruszam się. Nie ruszysz się? Nawet jak będzie tu takie ten... Nie, stary, skocz, nie ruszę się. Skocz, stary! Nie. Co? Ej, ale no skoczyłem! Ameryka, powiem ci, no to żeś w tym momencie normalnie... Ale nacisnąłem spację, no! Totalne warzywo! Dobra, to ja tak w takim razie walczę o honor. Ej, ale słuchajcie. Czemu ten Madsk albo ta Marianna są nie tak wiem. Cudowne, nie, na przykład? Nie! No co? No, nie, i wszyscy naraz odpadli. Tak, tak.